Jesteśmy na uroczystym otwarciu restauracji pod nazwą Seniore Gusto. Powiedz, który mi podoba się dane miejsce gastronomiczne na warszawskiej mapie restauracji. Jest niesamowicie gustowne i bardzo tradycyjnie podchodzi do kuchni włoskiej. Bardzo tak niekomercyjnie, jest wyjątkowe i naprawdę z ogromnym kunsztem, więc ja jestem ogromnie zachwycona miejscem i pomysłem i oczywiście trzymam mocno kciuki za miejsce, za pomysł i... Oczywiście odbiegając od dzisiejszego wydarzenia, czyli od gorącego włoskiego klimatu, powiedz Aniu, co u Ciebie zmieniło się właśnie od Twojego udziału w programie X-Factor? Przepraszam, dobrze powiedziałam? Tak! Jeszcze raz powtórzę pytanie. Aniu, oczywiście odbiegając od tego gorącego klimatu, dzisiejszego wydarzenia, czyli włoskiego gorącego klimatu, a co u Ciebie, Aniu, zmieniło się w życiu od Twojego udziału w programie X-Factor? Bo z tego, co ja wiem, 1 kwietnia ukazała się Twoja najnowsza płyta. Co to jest za płyta, pod jaką nazwą, ile utworów na niej znalazło się? Tak, rzeczywiście od udziału w programie bardzo dużo się zmieniło. Co prawda moi fani bardzo długo na to czekali, ale rzeczywiście 1 kwietnia ukazał się mój debiutancki album zatytułowany Esencja, na którym znalazło się 10 utworów, moich utworów już autorskich, przy których uczestniczyłam przy tworzeniu i jestem bardzo, to dla mnie ogromne przeżycie, tak? Bo dla artysty debiutującego na polskim rynku to jest niesamowite takie uwieńczenie, móc podzielić się własną twórczością. Także gorąco zachęcam do szukania w portalach streamingowych, cyfrowych Ania Blasz, album zatytułowany Esencja. A powiedz, Aniu, kiedy pracowałaś nad powstaniem danego krążka, danej płyty, czym inspirowałaś się, skąd wybrałaś właśnie tą inspirację, te pomysły? Komu chciałbyś podziękować, kto ewentualnie brał udział przy powstaniu danego projektu? Przede wszystkim chciałabym podziękować mojemu producentowi, Piotrowi Siejce, który niesamowicie uwierzył w nasz wspólny projekt. Oczywiście przy całej płycie brały udział osoby, które, artyści, którzy również pomagali mi przy pisaniu tekstów. Agata Gołębierska, między innymi, młoda artystka, moja długoletnia przyjaciółka Karolina Kościerzyńska i Luiza Staniec, która jest znana między innymi ze współpracy z Eweliną Flintą. Więc bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, żeby cały album ujrzał nareszcie światło dzienne, bo dla mnie to jest naprawdę ogromne przeżycie. Jeśli chodzi o moje inspiracje, ja inspirowałam się wieloma artystami, bardzo, bardzo dużo można usłyszeć na płycie takiej inspiracji latami 80., 90., które dla mnie są o tyle wyjątkowe, że ja się urodziłam w latach 80. i do końca, nie będąc dzieckiem świadomym tej muzyki, ona mi towarzyszyła i dawała mi takie swego rodzaju znaki, żeby móc się tym inspirować, więc dla mnie jest to bardzo wyjątkowe. I ostatnie pytanie. Oczywiście z racji tego, że my dzisiaj tutaj zupełnie przypadkowo spotkaliśmy się, ponieważ ani ja nie wiedziałam, że Ciebie tutaj spotkam, ani Ty, nas jako telewizja TV. Natomiast jakie Ty masz plany zawodowe na najbliższy okres? Oczywiście z jednej strony tutaj mam wydanie płyty, z drugiej strony promocję tejże płyty, a z trzeciej strony czy możemy spodziewać się koncertowania, czyli spotkanie Ciebie na żywo, ale oczywiście już na scenie ze śpiewem. Tak, oczywiście są ogromne plany.
Natomiast jak wskazuje to mój ostatni singiel Bez planu, którego możecie posłuchać w wielu stacjach radiowych w Polsce, zatytułowany Bez planu, tak? Niestety działam bez planu, więc oczywiście jakiś plan jest, ale zdaję sobie z tego sprawę, że nie zawsze ten plan da się zrealizować tak, jakby się tego chciało. Natomiast w planie oczywiście są kolejne utwory, kolejne single, nie tylko koncerty, ale również i kolejne projekty. Kolejne i oczywiście się nie poddaję się i jestem zmobilizowana i naprawdę, no, co mogę powiedzieć? Bardzo się cieszę.